Polskie Radio 24, zbliża się trzecie. Czas na informacje. Marta Szulborska, zapraszam. 380 tysięcy dawek szczepionki przeciwko COVID-19 firmy Pfizer oraz 360 tysięcy dawek od AstraZeneca powinno dziś dotrzeć do Polski, przekazał prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. Firma AstraZeneca dostarczy także odwołany tydzień temu transport z 62 tysiącami dawek. W tym tygodniu do naszego kraju ma trafić również 200 tysięcy szczepionek od Moderny. Do tej pory zaszczepiono w Polsce ponad 2,5 miliona osób pierwszą dawką, w tym 1 400 000 przyjęło obie dawki. Wszystkich zastrzyków zaaplikowano w sumie prawie 4 miliony. A już pojutrze, 10 marca, rozpoczną się zapisy na szczepienia dla części osób przewlekle chorych. Chodzi o osoby z chorobami onkologicznymi, dializowane oraz wentylowane mechanicznie. Do tej grupy dołączono oczekujących na przeszczepy oraz zdiagnozowanych pacjentów onkologicznych dopiero oczekujących na leczenie. Do 10 marca te osoby mają mieć wystawione e-skierowania, mówiła wiceminister zdrowia Anna Goławska. O tym, czy ktoś otrzymał e-skierowanie, można sprawdzić na IKP lub zwyczajnie zadzwonić do swojego lekarza prowadzącego czy do lekarza POZ-u. Osoby dializowane nie muszą zarejestrować się przez rejestrację. Będą szczepione w stacji dializ, do której przyjeżdżają na cykliczne dializy. Tam będą umawiały się na szczepienie. Osoby z chorobą nowotworową, jeżeli są aktualnie hospitalizowane lub są w trakcie chemioterapii, będą szczepione w ośrodkach onkologicznych i tam należy umówić się na szczepienie. Szczepienia dla osób przewlekle chorych mają się rozpocząć 15 marca. Informacje dotyczące rejestracji na szczepienia, procedur, terminów, adresów i numerów infolinii możemy znaleźć pod adresem szczepimysie.polskieradio24.pl. Zmieniamy temat. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek oraz szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk wezmą udział w uroczystości upamiętniającej 102. rocznicę śmierci pułkownika Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie. To żołnierz pierwszej kompanii kadrowej i odrodzonego Wojska Polskiego, który stał się jednym z symboli walki o odzyskanie przez Polskę niepodległości. Młody bohater i patriota Leopold Liskula wpatrzony był w militarne dokonania naczelnika państwa marszałka Józefa Piłsudskiego, mówił Jan Józef Kasprzyk. W czasie walk z Ukraińcami pod Torczynem w nocy z 6 na 7 marca 1919 roku jeden z najmłodszych oficerów wyższych Wojska Polskiego Leopold Liskula poniósł bohaterską śmierć. Obchody rozpocznie o godzinie 12 uroczysta msza święta w kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża. Następnie uczestnicy uroczystości przejdą przed pomnik pułkownika Leopolda Lisa-Kuli. Osoby szczególnie zaangażowane w kultywowanie pamięci o walce o niepodległość ojczyzny zostaną uhonorowane medalami Pro Patria. Do serii wybuchów doszło w Gwinei Równikowej. Zginęło co najmniej 20 osób, a około 600 zostało rannych. Wynika z szacunków tamtejszego Ministerstwa Obrony. Do 4 eksplozji doszło w obozie wojskowym w jednym z najważniejszych miast kraju, Bacie. Fala uderzeniowa doprowadziła do zniszczenia wielu okolicznych domów. Prezydent Gwinei Równikowej poinformował, że wybuchy spowodowali lokalni rolnicy, którzy wypalali swoje pola. Ogień nie wymknął się spod kontroli i dotarł do materiałów wybuchowych, które były źle przechowywane przez wojskowych w bazie. Prezydent zaapelował do społeczności międzynarodowej o udzielenie Gwinei Równikowej pomocy. Pielgrzymka papieża do Iraku była jedną z najważniejszych w ostatnim dziesięcioleciu, powiedział